W dzisiejszym psalmie usłyszymy o pewnym sztormie, który wydarzył się gdzieś na morzu. Sztorm jest pewnym takim doświadczeniem, które na pewno budzi w nas niepokój, ponieważ mamy styczność z pewnym żywiołem, z wodą, z powietrzem, czasami z błyskawicami. Nad tymi żywiołami człowiek nie ma żadnego panowania. To jest poza władzą człowieka. Dzisiejszy psalmista mówi, że Pan Bóg dokonał jakiegoś cudu. Najprawdopodobniej chodzi o to, że uchronił go przed śmiercią, ponieważ uchronił przed skutkami sztormu. Te słowa psalmisty jak najbardziej możemy odnieść do nas. Często jest tak, że dopiero jak zobaczymy jakiś cud, to wtedy jest nam łatwiej uwierzyć w Boga. Jeśli znajdziemy jakiś dowód, uzasadnienie. Dookoła nas są niezbite dowody na istnienie Boga. Warto się tylko rozejrzeć i dostrzec, że to Pan wyzwala i wyprowadza z niedoli, z każdego sztormu.